65 lat temu w dzisiejszym Muzeum Saturna w Czeladzi schronienie znalazły dzieci, które wróciły z obozów po Tulicach. W dniu dzisiejszym odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Obchody 65. rocznicy powrotu dzieci po Tulic składały się z trzech części. Pierwsza z nich odbyła się pod pomnikiem przy ulicy Katowickiej, gdzie złożono kwiaty i wysłuchano historii małych więźniów obozów po Tulicach. Minęło już 65 lat, albo tylko 65. Dla młodych to historia, nawet daleka historia. Dla nas, dla tych, którzy tą gehennę przeżyli, to tylko 65. Druga część miała miejsce przy muzeum, gdzie poświęcona i odsłonięta została tablica upamiętniająca powrót obozowiczów. Cieszy nas, że osoby, które kiedyś były zmuszone tutaj zamieszkać, ponieważ ich rodziny zostały wymordowane w obozach, tudzież niektóre jeszcze po prostu nie wróciły. I dla dzieci tych właśnie tutaj nasz budynek był domem. Przez 3 lata był domem. Był domem, z którym wielu dzisiaj już starszym osobom kojarzą się przede wszystkim dobre chwile. Udało nam się namówić panią Marię Widurską, jedną z pierwszych osób, jakie przybyły do Saturna, na krótkie zwierzenia. W 1945 roku, 19 lutego, zostaliśmy przywiezieni z Potulic, z obozu i przywieźli nas do rynku, do Czeladzi, gdzie zostaliśmy przez zarząd miasta przyjęci. I później, ponieważ ja nie miałam rodziców, zostali zamordowani, więc mój brat, siostra i ja jako pierwsze dzieci przeszliśmy tutaj do tego sierocińca. Tu spędziłam 3 lata, a po 3 latach 2 lata spędziłam w domu dziecka we Wiśle. Po powrocie z Wisły pani Maria nadal mieszka w Czeladzi, z czego bardzo się cieszy. Dalej w Czeladzi, to jest moje ukochane miasto, stąd pochodzą rodzice, dziadkowie, także nie wynoszę się nigdzie chyba na górkę. Trzecia część dzisiejszych uroczystości odbyła się wewnątrz muzeum, gdzie wystawione zostały pamiątki z dzieciństwa obozowiczów. Tutaj są wystawione moje zdjęcia z albumu brata, który był ode mnie starszy o 6 lat, więc on już, ja miałam 3 latka, a on miał 6. I potem los go rzucił, poszedł do wojska, był lotnikiem i ostatnim jego pobytem był Bydgoszcz. I on pościągał te wszystkie dokumenty, które są wystawione tam w tym Muzeum Saturn i utworzył piękny album z tym wszystkim. No i dzięki temu możemy wiedzieć, jak to wszystko wyglądało. Dzięki pamiątkom nasze pokolenie może dowiedzieć się więcej na temat tamtych wydarzeń. Jak mówi pani Barbara Kruczkowska, ona nie potrzebuje pamiątek, by wiedzieć, co działo się w Potulicach. Pomimo to, podobnie jak inni więźniowie obozu, potrafiła wybaczyć. No wybaczyliśmy, bo nie ma innej rady, bo stało się, było, stało się, ale w pamięci nam to zostało. Nam natomiast pozostaje przede wszystkim obowiązek pamiętania i podtrzymywania tej pamięci przez kolejne pokolenia, tak by czeladzianom za kilkadziesiąt nawet lat Potulice kojarzyły się nie tylko z miejscowością obok Bydgoszczy, ale także z małymi mieszkańcami naszego miasta, którzy przeżyli coś, czego, miejmy taką nadzieję, nam nigdy nie będzie dane przeżyć.